Cześć widzowie, idziemy właśnie z koleżanką Ewą odebrać dwa ciągniki nowe, przyjechały właśnie z transportu. Są, co to Ewa, 480? Dwie 480 w High Cabie, w Medze. Idziemy zobaczyć, może zdążymy, jak zjeżdżają jeszcze z Lory. Nie, już nie zdążymy, bo już zjechały. Ale tak, szybko rzucimy na nie okiem. Tu na placu się nam takie Volvo pokazało, podwozie trzyosiowe. Zaraz tu zobaczymy. A, przyjechały na Mercedesie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu many. Isuzu. Podwozie, sliperze, ciekawe, w pełnym malowaniu. 480, fajne. I tu mamy dwa ciągniki, które przyjechały prosto z Francji, z fabryki. Koleżanka będzie je odbierała, a ja wam jeszcze pokażę, co tutaj mamy. Jakiegoś Fordzika, jednego, drugiego. Co Ewa, jaka procedura? Od czego ty zaczynasz? Od sprawdzenia win z Amerką. Sprawdzenia, Ewa zaczyna od sprawdzenia winów. Które jakby ktoś nie wiedział, to znajdują się na ramię za kołem pasażera. Dokładnie. Mamy klucze, mamy winy, mamy słońce. Wstamy, a potem stan zewnętrzny, wewnętrzny i PDI, co? I samochody myjka i trafiają do klienta. Taką mamy listę. No i dobra. Mogę zobaczyć do jednego do środka? To zanim Ewa sobie posprawdza winy, to my sobie... sprawdzimy, w co się wyposażył klient. To. To jest zaklejone, nie będę tego. No i co widzowie, takie to mamy. Jak się wam podoba, to do zobaczenia w następnym filmie. Zobaczymy, co tam jeszcze. O! Ewa zrobiła test światła.